Jesteśmy w dawnej Puszczy Kaliskiej, w nadleśnictwie Kalisz. Jesteśmy w miejscu, gdzie w XVII wieku była dawna osada. Będziemy dzisiaj piekli koźlaka sarny w taki sposób, jak tutaj pieczono go przed wiekami. Z koźlaka sarny można zrobić mnóstwo wspaniałych potraw. Od tatara po gulasz. My dzisiaj go przyrządzimy i upieczemy go w całości. Na początek sól, pieprz i oliwa, bo przecież nasze koźle trzeba przyprawić. A dlaczego tylko sól i pieprz? Dlatego, że nasi przodkowie nie mieli za wiele przypraw. A w ogóle wam powiem, że dziczyzna nie wymaga za dużo udziwnień. Pamiętajcie, żeby go dobrze przymocować, żeby wam nie zrobił niespodzianki, wpadając w ogień. Najbliższe 3 godziny to nie będzie odpoczynek. Cały czas musimy kontrolować temperaturę, wysokość i w ciągu tych 3 godzin musimy dorobić odpowiednie dodatki. Niedaleko stąd, około 3 km, miejscowości Tułazy, było kilka młynów i tam pozyskiwano kaszę jaglaną, tak zwaną jagiełkę. To bardzo wartościowy produkt. Zawiera bardzo dużo błonnika, mikroelementów, ale pamiętajcie, żeby kilka godzin przed gotowaniem zamoczyć ją w wodzie. I jeszcze mały mój akcencik. Pędy młodej sosny. Da nam taki fajny zapach lasu. Właśnie rozpuszczam masło od baby, które stworzy wspaniałą emulsję, za pomocą której będziemy nawilżać sarninę. Za chwilę dodamy do tego rozmaryn i miód. Jak to pachnie. Cudowny zapach. Choć brakuje mu jeszcze 1,5 godziny, wygląda przecudownie, bardzo smakowicie. Obłożymy go tylko rozmarynem i jeszcze chwila i będzie gotowy. Bimber bardzo dobrze sprawdza się w kuchni, ale nie mam na myśli bezpośredniej konsumpcji. Tym razem mamy bimber lipowy. Wspaniale komponuje się z dziczyzną. Nadaje jej takiego karmelowego, dymnego smaku,
zmiękcza ją. Robimy to w ten sposób, że zbieramy lipę w czerwcu, parzymy wodą w temperaturze 80 stopni, zalewamy bimbrem i oczywiście czekamy pół roku, po pół roku wspaniały smak do dziczyzny. Pół godzinki do końca, a więc robimy sos. Sosów jest tysiące, sosów piwnych dziesiątki, a my dzisiaj zrobimy sos piwny złożony z masła od baby, cebuli czerwonej i oczywiście ciemnego, dobrego piwa. Zanim chluśniemy ciemnym piwkiem, odrobina soli. Wygląda pięknie i smacznie, ale jak się o połowę zredukuje, będzie jeszcze lepszy. Smakowicie wygląda. Za chwilę będziemy mieć gościa, który oceni ten smak. Witam Cię, Jarku. Dobrze trafiłeś. Wszystko gotowe. Serdecznie zapraszam. Witaj, Andrzeju. Wielkie uszanowanie. Szacunek. Dobrze trafiłeś. Dla Ciebie słuszna porcja. Jest to koźlak z kaszą jaglaną z Tułazów i sosem piwnym. I spróbuj. Proszę Cię bardzo, ja też mam. Spróbujmy, jak to smakuje. Te dary lasów. Pachnie pięknie, powiem. Przyrządzone w naturze to jedzenie. Apetyczne, smakowite, ładnie podane. Kolega Jarek jest opiekunem tych lasów, jest leśniczym w leśnictwie Wilcze Ługi. I właśnie podejrzewam, że następną przerwę obiadową będzie sobie piekł takiego koziołka. Zamiast otwierać puszkę, upieczesz sobie naturalne rzeczy, pójdzie Ci na zdrowie. Powiem Andrzeju, że taką przerwę obiadową tylko pomarzyć. W natłoku tych zajęć chciałoby się, ale nie powiem, jakiś weekend jak najbardziej. I zapraszamy wszystkich do tych lasów, by mogli też spróbować tego swojskiego jadła naturalnego. I pamiętajmy, by przy tym wszystkim trzymać się zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy gośćmi w lesie i że te wszystkie dary, które daje nam tą piękną kuchnię, bo to wszystko płynące jest z lasu, by były one dla przyszłych pokoleń, by ci, którzy przyjdą po nas, też z tego mogli korzystać. A ja życzę Wam oczywiście takich smakołyków, wszystkiego najlepszego, zdrowego jadła i oczywiście dasz bur. Do następnego odcinka. Dasz bur.